Cześć, witam Was wszystkich w moim pierwszym odcinku i chcę Wam powiedzieć na początku, że stresuję się tym bardziej niż maturą, bo właśnie w tym roku piszę maturę i jeśli możecie, to proszę taką zdrowaśkę, chociaż jedną, bo będzie ciężko na pewno. Co dzisiaj chciałabym Wam przedstawić? Taki temat, coś o mocy uwielbienia. Ogólnie to należy do takiej grupy Oremus, to są oazowe kolekcje muzyczne. Trwa to ogólnie tak około 10 dni i przygotowujemy właśnie koncert uwielbienia wtedy. Uwielbienie jest dla mnie czymś tak bardzo niesamowitym, wtedy naprawdę czuję się taką atmosferę nieba. Można Boga wychwalać śpiewem, tańcem, na modlitwie, w skupieniu, w każdej chwili swojego życia. Jest coś tak pięknego, naprawdę pięknego. Daje nam pełnię wolności, pełnię szczęścia, pełnię miłości, pełnię bliskości. Naprawdę jest to bardzo niesamowite uczucie, ale też niesamowita relacja z Panem Bogiem. Dlatego, że zawsze gdzieś tam prosimy, dziękujemy, ale myślę, że szczególnie młodzi ludzie rzadko uwielbiają Boga. Uwielbienie jest właśnie czymś takim niesamowitym, że szczególnie z pomocą Ducha Świętego, oczywiście wszystkiego uczymy się z pomocą Ducha Świętego, ale właśnie uwielbienie jest czymś takim, gdzie jeżeli nie wiemy, co mówić, to Duch Święty nam pomaga na modlitwie. I to najlepiej dla mnie jest widoczne, przynajmniej na uwielbieniu. Jak nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, co zaśpiewać, Duch Święty przychodzi nam z pomocą i sam każdy dźwięk, nawet czy ktoś śpiewa dobrze, czy ktoś śpiewa źle, jest na chwałę Bożą, bo wszystko, co czynimy, przecież jest na chwałę Bożą. Uwielbienie może być niesamowitą sprawą, ale może być też krwawą rzezią, którą sami sobie szykujemy. Przykładem jest tego właśnie Kafarnaum. Czytałam właśnie kiedyś o Kafarnaum, był taki artykuł o zbrodni uwielbienia. Kafarnaum ogólnie było to miasto, które bardzo kochało Jezusa, uwielbiało Go za wszystkie rzeczy, które tam robił, za to, że wskrzeszał, za to, że pomagał, za to, że był z nimi, za to, że uzdrawiał. Kafarnaum naprawdę kochało Jezusa i Go tak uwielbiało, jak myślę, że jak nikogo innego. Ale w Piśmie Świętym czytamy, że no, Kafarnaum miało skończyć gorzej niż Sodoma. I jak to? Kafarnaum, które kochało Jezusa, które tak Go uwielbiało, miało skończyć gorzej niż Sodoma. No właśnie, oni popełnili taką wielką zbrodnię uwielbienia bez nawrócenia. I myślę, że dużo osób uwielbia tą atmosferę nieba, uwielbia ten klimat, który się tworzy podczas uwielbienia, że jest tak super, że jest tak fajnie, możemy śpiewać, możemy się cieszyć, możemy się radować. Ale jednak w naszym sercu dalej będzie pozostawało takie miejsce, które jest nienawrócone. Gdzieś się nie nawrócimy. I właśnie bez tego pełnego nawrócenia uwielbienie jest tak naprawdę zbrodnią. Bo gdy nasze serce nie będzie czyste, nie będzie nawrócone, nasze uwielbienie no nie będzie takie, jak powinno być. Uwielbiamy, jak Bóg jest z nami, jest super, jak Bóg nam pomaga, jest wszystko dobrze, dobrze się wiedzie. A jeżeli tylko przychodzą jakieś problemy, to nagle, no gdzie był Bóg? No właśnie, to jest takie, dla mnie trochę, no nie pojmuję tego, dlatego że Bóg jest z nami w każdej sytuacji, daje nam pewne doświadczenia i pewne problemy po to, abyśmy się coś z nich nauczyli. I Boga można uwielbiać w każdej sytuacji, świeci słońce, można uwielbiać Boga w każdym właśnie promyku tego słońca, w każdej chwili, w każdym problemie, jak jest źle. Wtedy najbardziej uwielbienie mi pomaga. Właśnie wtedy, kiedy mam taki dołek życiowy, wtedy, kiedy sobie nie radzę, ja przynajmniej potrzebuję pójść na uwielbienie. Wtedy potrafię się tak wyciszyć właśnie. Poczuć to, że Bóg jest ze mną i nabrać te siły do pokonania wszystkich życiowych problemów i trudności. I myślę, że właśnie w okresie Wielkiego Postu, który przeżywamy, nawrócenie jest czymś no, oczywistym, bo Wielki Post jest czasem nawrócenia się. I jeżeli chcemy uwielbiać Boga, musimy się nawrócić. I o tym właśnie przypomina nam ten czas Wielkiego Postu, to przygotowanie do tych świąt. I
życzę każdemu z Was i sobie, abyśmy się codziennie nawracali i pamiętali o tym, że Bóg jest z nami wszędzie, każdego dnia, każdej sekundzie naszego życia i wszystko jest po to, abyśmy chwalili Pana i abyśmy się nawracali. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam Was już za tydzień w kolejny wtorek. I na następnym naszym spotkaniu będziemy sobie mówić o Lazurowej Grocie. O tego w ogóle, jak się śpiewa, to się uczą tego, żeby wytrzepać stres zawsze przed sceną, czy coś wchodzimy. No i rozwiązałam bluzkę. Nieważne.